Je vous parle d'un don que les mois de béton ne peuvent vous pas connaître. Mon marron, c'est ton là. Accroché, c'est l'hilar, jusque sur nos fenêtres, si la bleu garni qui nous servait du nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine, toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. La bohème, la bohème, et nous avions tout du génie. Dans le café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre le cruel, nous ne cessions les cloires comme quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenait une étoile. On récitait des vers, groupés autour du poêle, on l'oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire, tu es joli. La bohème, la bohème, et nous avions tout du génie. La bohème, la bohème, qu'on était jeune, qu'on était fou. La bohème, la bohème, selon la blue, y'en dire du Mesdames et messieurs, messieurs Aznavour, merci. Madame Walewska. Walewska, nieprawdopodobnie to było przejmujące i ani odrobinę nie przerysowałeś tej postaci. Nie było to w żaden sposób przegięte. Wszystko było tyle, ile trzeba i te momenty, kiedy patrzy, nie wiem, czy pędzel dobrze trzyma i to wpatrzenie w ten obraz niewidoczny, do którego jakoś tam tęsknota duszy rwie. Wspaniałe. Gratuluję. Dziękuję. Pięknie. Monsieur Kacper. Bardzo piękna, bardzo wzruszająca kreacja aktorska dzisiaj, Filip. Byłeś tak po prostu na ciemnym tle. Można było w pełni docenić każdy najdrobniejszy detal, który dopracowałeś i w geście, i w spojrzeniu, i w całej sylwetce. Odnalezienie takiej prawdy, ekspresji, jaką dzisiaj ty znalazłeś, posługując się językiem tobie nieznanym, no to rzeczywiście jest naprawdę duża sztuka. I bardzo serdecznie ci tego gratuluję. Dziękuję. Madame, screen Janeczka. Pomimo, że ten głos był w wielu miejscach mniej rozwibrowany niż bardzo charakterystyczna barwa i emocjonalność Charlesa Aznavoura, to twoje skupienie, twoja niezwykła magia w zbudowaniu tej postaci, wzroku, takim przykuleniu, jakie on w sobie ma, iluzja była tak niesamowita, że miałam wrażenie, że naprawdę przeniosłam się w tamte czasy. To było coś przepięknego, niezwykłego i absolutnie nas zaczarowałeś. Mnie na pewno. Dziękuję bardzo. Adaś. To, na co zwróciłem uwagę na samym początku, to twój wzrok. Ja przepraszam, a propos wzrok, a to twoje oczy czy sztuczne? Soczewki. Ty wsadziłeś w to całego siebie i to jest cudowne kara... Boże, Filip, przepraszam. No. A, nie! Uważaj, bo leni cię tutaj rogami. Proszę usiąść, pani Elenko, już przepraszam serdecznie za to. Zrobimy łowca Eleni zaraz. Łowca Eleni. Jeszcze na koniec chciałbym was tylko zobaczyć... Chciałbym was dzisiaj zobaczyć obok i mieć z wami zdjęcie. To bez tego nie wyjdę. Tak. Filip, gratuluję. Świetny występ. Bardzo dziękuję. Chciałem tylko coś powiedzieć, bo mogę, bo mam mikrofon. Vibrata. Pomyślałem sobie, że zrobię na początku i na końcu. To jest. I wystarczy. Zatkało mnie. Dziękuję ci bardzo. Wspaniały jest. Brawo, Filip.